Wystartują na torze zero Maksymilian Topolnicki, Mosopole. Tor pierwszy Kacper Porwik, Unia Oświęcim. Na torze drugim Tymoteusz Jarząb, Feniks Dębica. Tor trzeci to Bartosz Kapała, zawodnik Kormorana Olsztyn. Na torze czwartym mistrz Polski z długiego basenu z lipca tego roku Mikołaj Popiel, Meduza Pajęczno. Na torze piątym mistrz Polski z krótkiego basenu z Ostrowca Świętokrzyskiego Jerzy Laryś, Muszelka Warszawa. Tor szósty Michał Rzyski, Kormoran Olsztyn. Na torze siódmym Wojciech Cholewa, Feniks Dębica. Tor ósmy Mateusz Hanzlik, Warszawianka. I tor dziewiąty Miłosz Świstak, Feniks Dębica. O, niestety jeszcze komunikat do dyskwalifikacji w finale B, Jago Dajonak. Z Delfina Garwolin zdyskwalifikowana za wykonanie więcej niż jednego pociągnięcia ramieniem w pozycji na piersiach w trakcie wykonywania nawrotu w stylu grzbietowym. A my już tutaj patrzymy na pierwsze 50 metrów. Mikołaj Popiel próbuje się urwać rywalom. Popiel i Laryś w Oświęcimiu stoczyli naprawdę ciekawą, pasjonującą wręcz bym powiedział walkę o złoto w tej konkurencji. Ostatecznie Popiel był szybszy o 16 setnych sekundy. A tutaj Laryś, jednak Laryś o 3 setne sekundy szybciej popłynął stylem motylkowym. No i płynie szybciej od tempa na rekord Polski w tym momencie zawodnik Muszelki Warszawa, ale do mety jeszcze daleko, a rekordzistą Polski jest, przypomnę, Jan Kałusowski. A wiemy, co to oznacza, jeżeli chodzi o ten odcinek w stylu klasycznym. Laryś, minuta 34-38. A już za moment będą mieli styl grzbietowy za sobą. Mikołaj Popiel traci niespełna sekundę, ale on teraz chyba odrabia te straty. Będą blisko. A Laryś jednak górą. No i proszę, 2 sekundy 13 setnych. Tempo lepsze od tempa na rekord Polski. I teraz pytanie, jak poradzą sobie w stylu klasycznym. Ależ płynie, ruszył Mikołaj Popiel teraz do walki. 18-11, 19-23, a więc sekunda różnicy na tych 25 metrach. Czyżby Mikołaj Popiel miał tutaj zaatakować rekord Polski Jana Kałusowskiego? O wiele na to wskazuje, ale jeszcze do mety daleko. 150 metrów, Popiel i Laryś. Nie chce tutaj odpuścić zawodnik Muszelki. No i znów dostajemy kawał dobrego wyścigu w wykonaniu tej dwójki. Jak w Oświęcimiu, teraz też ścigają się za wzięcie. Mikołaj Popiel, Jerzy Laryś i na miejscu trzecim Bartosz Kapała. Lepiej pływa żabką Mikołaj Popiel. Będzie miał przewagę około 2 sekund. Pół sekundy wolniej tempo od tempa na rekord Polski. Jeszcze w zasięgu, jeszcze do urwania. Kluczowe będą te ostatnie metry. Już tutaj będzie ciemno przed oczami.
Ale nie odpuszcza Mikołaj Popiel. Ależ tutaj będzie walka na ostatnich metrach. Dokładnie sekunda różnicy. Czy to jest jeszcze do odrobienia? Jerzy Laryś robi co może, ale Mikołaj Popiel wciąż z przodu. Ostatni nawrót, już za moment. Jest szybszy Mikołaj Popiel, nie odda tego złotego medalu. Tak jak w Oświęcimiu, teraz też będzie najszybszy. 4:23.69, rekord Polski. A Mikołaj Popiel kończy ten wyścig z czasem 4:23.43. Rekord Polski poprawiony. Fantastyczny finisz i mamy kolejny rekord Polski 15-latków, Mikołaj Popiel. Jerzy Laryś ze srebrem, Bartosz Kapała z medalem brązowym. Kapitalny występ Mikołaja, kolejne złoto tutaj. W Aqua Lublin. No i to złoto jeszcze okraszone, i to okraszone jakim fantastycznym rekordem Polski. Cztery minuty, 23 sekundy i 43 setne. Mikołaj Popiel, mistrzem i rekordzistą Polski. Wielkie brawa dla niego. Zasłużył.